To było bardzo dobre spotkanie. Gracze gospodarzy wysoko zawiesili poprzeczkę i toczyli bardzo zacięty pojedynek przeciwko faworytowi. Przebieg pojedynku był małym zaskoczeniem, bowiem oba zespoły dzieli przepaść, jeśli chodzi o finanse, potencjał czy też miejsce w ligowej tabeli. U MKS jednak od początku wierzył w sukces. Po pierwszych 10 minutach niespodziewanie prowadził 26-24. Wrocławianie mieli szczególnie dużo problemów w obronie. W drugiej kwarcie Kielczanie rzucili 20 punktów, stracili 6 więcej. Ta część jednak także była bardzo wyrównana, co zwiastowało emocje po przerwie. Rzeczywiście ich nie zabrakło. Zmotywowani i grający skutecznie, szczególnie na dystansie, ambitni gospodarze w trzecich 10 minutach znów byli lepsi. Przed ostatnią kwartą Śląsk miał tylko jeden punkt przewagi. Prawdziwe swoje oblicze zawodnicy Tomasza Jankowskiego i Jerzego Chudeusza pokazali właśnie w najważniejszych momentach meczu. Zagrali perfekcyjnie w obronie, pozwalając przeciwnikowi na zdobycie zaledwie 13 punktów. Sami rzucili aż 10 więcej i ostatecznie odnieśli stosunkowo przekonujące zwycięstwo. Po 19 oczek dla wrocławian zdobyli Paweł Kikowski i Michał Gabiński, po 18 Marcin Fliger i Radosław Chyrzy. Śląsk wygrał 24 mecz z rzędu na zapleczu Ekstraklasy i jest już pewny zajęcia pierwszego miejsca przed fazą play-off.